pytania o te podwyżki są konieczne? Gdyby nie były konieczne, nie dostalibyśmy zgody zgromadzenia w tym zakresie. Konieczne są przede wszystkim ze względu na fakt rosnących kosztów związanych z gospodarowaniem coraz większej ilości odpadów, którą my jako mieszkańcy produkujemy. W niektórych grupach to są wzrosty idące w wielkości rzędu 300%. Dla odpadów biodegradowalnych w skali ostatnich kilku lat to jest przejście z kilkunastu tysięcy ton odpadów odbieranych rocznie do ponad 40 tysięcy ton odpadów odebranych w skali roku. Dla odpadów problemowych czy wielkogabarytowych to jest od nieco ponad 1000 ton wcześniej do ponad 6 tysięcy ton odpadów odebranych w tej chwili. No i to w całości układa się w konieczność zbilansowania. Związek Międzygminny nie ma innych dochodów niż tylko opłaty wnoszone przez mieszkańców. Moglibyśmy oczywiście próbować ten budżet spinać innymi metodami, ale groziłoby to destabilizacją. No i przede wszystkim mogłoby doprowadzić do takiej sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia na początku funkcjonowania Związku Międzygminnego, kiedy to powstała strata przekraczająca 40 milionów złotych. Pamiętajmy, że PSZOK-i w Poznaniu zostały stworzone za pieniądze mieszkańców miasta Poznania. Nie tworzył ich GOA, były one zanim GOA powstał, a więc myślę, że gminy, które chcą u siebie PSZOK-i, to powinny same je wybudować. Druga sprawa, pamiętajmy, że kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców nie płaci za wywóz śmieci. Według zużycia wody w Poznaniu mieszka 600 tysięcy ludzi. Według zarejestrowanych w GOAP-ie jest od 500 do 520 tysięcy. No to jest rzędu 10 milionów rocznie strat. W tej chwili całkowita strata GOAP-u to jest 14 milionów za tyle lat działalności. To sobie policzmy, gdyby te pieniądze wpływały do GOAP-u, to dzisiaj byśmy mówili o obniżce cen za wywóz śmieci. No i trzecia sprawa, kiedy miasto ma udziały w firmie, która wygrywa przetarg, jest to najdroższa firma, która startuje w tym przetargu, a ta, która jest tania, jest w zasadzie cały czas udowadniane, że nie będzie wywoziła właściwie śmieci, że nie ma uprawnień, a to jest różnica kilkudziesięciu milionów. Firma ta dzisiaj wywozi w Wałbrzychu śmieci i nie ma więcej skarg niż na firmę, która wywozi w Poznaniu. No ale jeżeli tak się robi, żeby wygrała najdroższa firma, to nie dziwmy się, że dzisiaj mówi się o podwyżkach. Dlatego uważam, że niestety, ale najpierw trzeba zrobić porządek z GOAP-em albo w GOAP-ie, a potem mówić o podwyżkach, a nie zaczynać od złej strony.